Siemano, witam was. Kolejny odcinek Wiedźmin 3, Dziki Gon, dodatek Krew i Wino. Na samym początku możecie wpaść na Twitcha również, przede wszystkim zobaczyć ten odcinek, ale możecie wpaść na Twitcha, Discord, Instagram, mój drugi kanał. Serdecznie zapraszam, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Wczoraj przerwaliśmy sobie w dość nietypowym miejscu misję, ponieważ jesteśmy w trakcie wykonywania misji, która nazywa się Szlachcic Sintry, no i musimy... A przeszukaj stoły, bo tutaj mi się gierka na końcu skraszowała i nie zdążyłem wczytać tego. Nie zdążyłem zapisać i teraz wczytać tego, co wcześniej. Więc musimy jeszcze raz tutaj wykonać. Zapach wciąż w powietrzu. Dobra, to ja wam to skipnę, bo to jest to przeszukiwanie chyba tego, nie? Tej laski tutaj, co ją malowano? A nie, to coś inne? A, pamiętam, dobra. My szliśmy po tym zapachu, pakowaliśmy się do tego zioma, on był tutaj spoko, to był generalnie ochroniarz, to sobie skipniemy tą rozmowę. On tam poznał, że to jest jaśnie oświecona Herietta i tak dalej, możemy go zapytać. Jest w swojej garderobie. Jak... To już wczoraj odbyliśmy tą rozmowę, tak więc... Jest. Zaprowadzę was. Lepiej z... Tak. I on nam da praktycznie free passa, żebyśmy mogli sobie tutaj przejść. No dobra, i szukamy tego generalnie Cintryjczyka, ale generalnie szukamy w sumie Dedlafa. A nie, Dedlafa już w sumie znaleźliśmy, szukamy szantażystę, który szantażuje Dedlafa, a to prawdopodobnie jest właśnie owy Cintryjczyk. Kim jest ten Cintryjczyk? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Bogowie, to chyba Cecylia. Nie ma pulsu. Spóźniliśmy się. Poderżnął jej gardło. Co za bydlak. Drzwiami nie wyszedł. Strażnik by go zauważył. Może wciąż być w pobliżu. Musisz go znaleźć, zanim komuś jeszcze zrobi krzywdę. A ja natychmiast powiadomię Orianę. Koniec przyjęcia. Nie powinniśmy się rozdzielać. Geralt, nic mi nie będzie. Biegnij za tym człowiekiem, a ja sprowadzę straż. Oj, nie wiem, czy to dobry pomysł. Raczej taki średni mi się wydaje. Czyli czekaj, czyli to jest ta laska, którą szukaliśmy, tak? Zabił ją i pewnie wyszedł na balkon. Ciekawe, czyli... O kurde, no, nie za bardzo łączę wątki, bo... Nie pamiętam do końca tej misji, nie pamiętam, co tu się działo, jakieś Oriana, coś tego. O kurde, złote pierścienie, bierę. A to była ta piosenkarka chyba, z orchideą, którą mieliśmy znaleźć. No i znaleźliśmy, tylko że martwą. I to rozumiem, rozumiem, że jakby... Wyważył drzwi i zrobił z nich podest. Musi być silny. Że to jakby Cintryjczyk ją zabił, tak? Krwawy odcisk dłoni. To on. Tak, czyli my nadal szukamy tego Cintryjczyka teraz. Dobrze mówię, chyba dobrze mówię. Jaki to jest w ogóle piękny widok, tak swoją drogą, ty. Zajebisty. Trochę wygląda jak kartel Tycoon, tak mi się przypomina. Pola Kraku. Przekładając drzwi, stłukł doniczkę i wdepnął w rozsypaną ziemię. Czy tak go wyśledzimy, a mogę przypierdzielić igni w tego? Gołębie nie mogę. Pewnie wspiął się po tej drabince. No to za nim. Kurde, kompletnie nie pamiętam tego wątku. Ja cię kręcę, nie pamiętam, kiedy tak dawno byłem. Może wciąż być w pobliżu. Tak byłem normalnie zaintrygowany giereczką. Pęknięte lustro. Ktoś mocno w nie uderzył, a potem spadł na podłogę. Bo te wszystkie wątki, które tu dzisiaj wykonujemy, generalnie wykonywaliśmy przez najbliższy czas, to ja kompletnie 99% z nich pamiętałem, dlatego teraz, kiedy mam okazję nie pamiętać, to jest aż ekscytujące dość mocno. Szkatułka z wyłamanym zamkiem, otwarta wytrychem. Troszeczkę jakbym pierwszy raz grał w tą gierkę. Ogniwa z zerwanego łańcuszka. Pewnie to na nim wisiał klejnot. O, jest i klejnot. Drogocenny klejnot. Klejnot, a na nim krwawy odcisk palca. To pewnie po niego przyszedł złodziej. O, okno. Obok leżą drobne ogniwa, jak z zerwanego łańcuszka. Widać, doszło do szamotaniny. Ślady krwi. Pewnie po nich pójdziemy, co? Albo i niekoniecznie.
No tutaj to okno mi się wydaje być rozwiązaniem. Ale pobadajmy jeszcze, co tu się dzieje. Mogę otworzyć? Nie mogę. I nie ma klucza. Płótno jest nacięte. Obraz wygląda jak rozdarty nożem. Albo pazurem może. Zdobiony nóż. To zdobiony nóż myśliwski. Pewnie wytrącony w czasie walki. Ale z kim on się tu niby kurczę bił? Pusty kałamarz. Przewrócony w stronę pokoju. To wygląda na cenne. A jednak nie po to przyszedł. To nie do końca wiem, co tu się odwala. Niebieski barwnik do zbroi. Barwniki są super, będziemy mogli sobie barwnić różne nasze zbroje. Wiersze, jakieś to głupoty. Wygięty i usmarowany krwią. Ktoś chciał się go złapać? I skoczyć przez okno, może to kolejny wampir. Na ostrzeżnicy są ślady krwi. Ktoś wypadł przez okno? Wygląda na to, że klejnot znajdował się w szkatułce. Cintryjczyk próbował go wziąć. Ale ktoś mu przeszkodził. Wywiązała się walka, którą ktoś skończył za oknem. Upadek musiał go zabić. Skoro klejnot wciąż tu jest, tym kimś był pewnie sam Cintryjczyk. To w takim razie kto go zabił? Zatem to jest ten śledczy. Wiedźmin, tak? Tak, to on. Wspólnie znaleźliśmy ciało, a potem ruszył tropem zabójcy. I dotarłem tutaj, ale znalazłem tylko ślady walki. Wygląda na to, że Cintryjczykowi nie udało się kolejne zabójstwo. Niestety Cecylia nie miała tyle szczęścia. Biedna dziewczyna. Zawsze mówiła mi, że wybiera sobie niewłaściwych mężczyzn, ale nie przypuszczałam, że sprowadzi tutaj mordercę. Kompletnie nie pamiętaj tej laski, tylko... Dam znać służącym. Niech tak. Natychmiast zajmą się Trochę tak, że istniała. Ale powiem wam wszystko ze szczegółami. Kim ona była i o co z nim chodzi, to nie pamiętam. Natomiast wiem, że chyba... Albo nie chcę za bardzo spoilerować, bo nie wiem, czy to będzie spoiler, czy nie. Ale jest taka ważna informacja o niej. My ją chyba poznaliśmy w poprzednich Wiedźminach. W poprzednich tych. I co? Wezwałaś straż? Częścią. Nie było na to czasu. Nie chciałam, żeby uciekł. Akurat był odwrócony plecami, więc zaatakowałam. Uderzył głową o ramę obrazu. Krwawił i był zamroczony. Wyciągnął nóż. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Udało mi się wytrącić mu broń, odepchnęłam go. A on wypadł przez okno. Tak, właśnie tak. To niezbyt rozsądne stawać do walki z uzbrojonym złodziejem. Bo jestem damą i noszę suknię, a nie zbroję? Umiem o siebie zadbać. Szpilka do włosów może wyglądać jak ozdoba, ale wbita w oko. Zabija równie skutecznie jak miecz. Myślę, że akurat z tym skutecznością miecz ma delikatnie większą, pani samica. Mówisz, że kiedy weszłaś do pokoju, ten mężczyzna próbował cię okraść. Ale faktycznie jest to niebezpieczne narzędzie. Stał nad moim kaletką i przeglądał biżuterię. Przyszedł po ten klejnot. Zabrałem go na wszelki wypadek. Przecież to serce tu są. Oriano, skąd je masz? Kupiłam od pewnej młodej dziewczyny kilkanaście lat temu. To pewnie jakiś królewski ten, nie? Klejnot. Dlaczego ten klejnot jest taki ważny? Serce przez lata. Ale w ogóle Anna Herietta z tymi włosami nieźle wygląda. Nie sądziłam, że kiedykolwiek się odnajdzie. Wygląda na to, że ktoś szukał go bardzo wytrwale. Po złodzieju została torba z narzędziami. W środku. Był też ten rysunek. Proszę, zobacz. Serce tu są. Bardzo wiernie odwzorowane. Cintryjczyk pracował na zlecenie i bardzo dobrze wiedział, czego ma szukać. Czyli szukamy nie jego, tylko jego zleceniodawcę.
No z tym to będzie. Z tym to będzie ciężej, bo. Mam jeszcze broń, którą zaatakował Oriane. Nie żyje. To nóż myśliwski służy do skurowania zwierzyny. Na rękojeści jest jakiś herb. To herb rodowy Duntyn. Pan tego kasztelu jest zapalonym myśliwym. Może to jest nasz trop? Duntyn. Pamiętam to miejsce. Jeszcze kilka lat temu było opuszczone. Jakiś czas temu wrócił do niego ostatni dziedzic rodu, Roderick. Wprowadził się tam i odnowił kasztel. Wiesz coś więcej o tym Roderiku? Jego dziadek był doradcą królowej Ademarty. W nagrodę jego rodzinie nadano tę ziemię. Roderick jest odludkiem. Otacza się tylko niewielką drużyną rycerzy. Tak ja. O ile można ich nazwać rycerzami? To zbójcy z herbami na tarczach. Oriano, mam nadzieję, że wszystko, co zostało tu powiedziane, zachowasz dla siebie. Jeżeli ktoś dowie się, że kradzież klejnotu zakończyła się fiaskiem, zleceniodawca może nam uciec. Ale musimy działać ostrożnie. Wszystkim nam zależy na dyskrecji. Nie pytam, o co w tym wszystkim chodzi, ale oczekuję, że mnie też już nikt nie będzie niepokoił. Proszę mi wybaczyć, pani Oriano. Czy mogę prosić na słowo? Wybaczcie mi na chwilę. Wydaje mi się, że Gerward zna się z Orianą i że oni teraz generalnie grają to scenkę jakąś taką. I że wkrótce i tak się dowiecie, kim jest Oriana. Co myślisz o tej Orianie? Niewielu ludzi wprawia mnie w zakłopotanie, ale przy niej czuję się niespokojna. Ten rysunek wykonano na takim samym papierze, na jakim zapisano imiona ofiar wampira. Atrament jest również identyczny. Wygląda na to, że mamy naszych szantażystów. Którzy nie tylko stali za morderstwami bestii, ale też kradli Sangreal i chcieli dostać serce Toussaint. Zarówno wino, jak i klejnot są bardzo blisko związane z tobą. Nie wierzę, że to przypadek. Oj, ostatnim morderstwem. Obawiam się, że dalszą częścią planu może być zamach na twoje życie. No. Może być ona. To może być coś jeszcze innego. Jest coś dziwnego, jak się wczytuje chyba nowa scena, to mam wrażenie, że tak wszystkie te... Cicochy tak opadają dziwnie. Jakby się wczytywały. Tych ludzi. Jest nowa scena. Została odsunięta z dworu, kiedy... Byłyśmy dziećmi. Moi rodzice ją wygnali. Od tego czasu jej nie widziałam. Dlaczego twoja siostra została wygnana? Siana była... przeklęta. Twoi rodzice narazili się jakiemuś czarodziejowi? Nie. Urodziła się w złym czasie. Mówili, że jest dotknięta klątwą czarnego słońca. Geralt... To prawda? Ludzie są źli, bo urodzili się w złej fazie księżyca? Może. A może dlatego, że od urodzenia traktuje się ich jak trędowatych. O. Izoluje no. I wytyka palcami. Pewnie nie było jej łatwo. Prędzej. Ona była zła na cały świat. Czuła się gorsza, ale kryła to pod maską pewności siebie i buty. Bywała też okrutna. Pamiętam jedną z takich sytuacji. Wmówiła Cedricowi de Colbert, że w snach potrafi przewidywać przyszłość. Byliśmy jeszcze dziećmi, a brat Cedrica kochał się we mnie. To było niewinne, szczenięce zauroczenie. Siana o tym wiedziała. Powiedziała Cedricowi, że przyśniło się jej, że zostanie zabity przez własnego brata. Cedric ukradł ojcu miecz i zabił brata. Do dzisiaj nie może się z tego otrząsnąć. W końcu musiała opuścić pałac. To było kilkanaście lat temu. Bardzo za nią tęsknię. Dlaczego sądzisz, że twoja siostra może być zamieszana w tę sprawę? Wiesz, ona była bardzo zaborcza. Zawsze była zazdrosna, jeżeli miałam coś, czego ona nie dostała. To chyba normalne między siostrami, że rywalizują. To prawda. Ja też nie pozostawałam jej dłużna. Czasami bardzo mi tego brakuje.
kradzież mojego wina była pierwszą poszlaką. To do niej pasuje. Ona lubiła utrzeć mi nosa. Pewności nabrałam dopiero przy sercu Toussaint. Siana dostała je w prezencie od ojca. W czasach, kiedy jeszcze uważali, że jest tylko niegrzeczną dziewczynką. Jeżeli ktoś chciał zdobyć moje wino, a później zlecił kradzież książęcego klejnotu, to musiała być moja siostra. Zachcianki upadłej księżniczki. Ta, to rzeczywiście może być prawda. Teraz muzyczka leci. Nabiera nowego znaczenia. Pójdziesz do Duntyn i jeżeli Siana tam jest, odnajdziesz ją. Bez względu na to, co zrobiła, nie może jej spaść włos z głowy. Dopilnujesz tego. Nie mogę obiecać. No dobra. Jeżeli ona tam jest, znajdę ją. Oby ci się udało. Bardzo chcę z nią porozmawiać. Jak siostra z siostrą. Wasza miłość. Geralcie, chciałam kogoś przedstawić. O. Regis, co za niespodzianka. Nie wiedziałam, że jesteś w Beauclair. O kurwa. Oj, nie, kompletnie tego nie pamiętam. Mój bliski przyjaciel, Detlaf van der Eretain, przybył z Nazairu. Razem pomagamy obecnemu tu wiedźminowi. Ach tak, ale co robicie tutaj u Oriany? Zrobili mi niespodziankę, a ja zaprosiłam Regisa na lampkę wina. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. Podobno wy dwaj też się znacie, a nawet jesteście przyjaciółmi. Dlaczego cię to dziwi? Wydajesz się zdziwiona. Dlaczego? Nigdy nie przypuszczałabym, że Regis znajdzie wspólny język z Wiedźminem. Nie daj się zwieść pozorom, jest wampirem. Kochana. Geralt ma bardzo wiele zalet, tylko skrzętnie chowa je przed światem. Mówiliście, że pomagacie mu w wykonaniu zlecenia. Podejrzewam, że chodzi o bestię. Mistrzu Wiedźminie, może rozwiejesz moją ciekawość? Jak to jest stać oko w oko z potworem, kiedy masz tylko dwa wyjścia? Zabić albo zostać zabitym. No, fajna misja. Wbrew pozorom, nie na każdego potwora rzucam się z mieczem. Z niektórymi wystarczy porozmawiać. Ciekawe, co taki potwór mógłby chcieć ci powiedzieć. Może chciałby przeprosić. Zaraz, ale za co potwór miałby przepraszać Wiedźmina? Że zabijał. Ale może czasami nie ma wyboru. Zwłaszcza kiedy trzeba chronić bliskich. Zupełnie jak ludzie? Zupełnie jak ludzie. Postawieni w odpowiedniej sytuacji też będą zabijać. Rozumiesz to. Pewnie dlatego jesteś przyjacielem Regisa. O ile dobrze cię zrozumiałem, wolisz pomóc potworowi, niż go zabić, tak? Szkoda, że to jest Anna Herieta. To tak. Przynajmniej próbuję. Zostawmy już temat wiedźmiństwa. Regis wspominał, że pochodzisz z Nazairu. Byłam tam kiedyś w dzieciństwie. Dobrze to wspominasz? Było wspaniale. Pamiętam, że byłam zachwycona tamtejszą modą. Najbardziej podobały mi się te głęboko rozcięte suknie. Chyba kończy nam się wino. Zaraz poślę do składziku po nową butelkę. Z dekolde? Pozwól, że ja pójdę. Głęboko rozcięte? Regis, pomożesz mi? Znasz się na winach lepiej niż ja. Oj, nie wiem. Zaraz wracamy. Oj. No jak zostawiamy ją z tym? Z tym ziomem, zabójcą, potworem? Jest w tej rozmowie coś bardzo wyjątkowego, nie uważasz? Wampir, wiedźmin i księżna tu są? Bardzo, Regis. Bardzo. Dlatego chciałem z tobą porozmawiać w cztery oczy. Oszalałeś? Przyprowadziłeś tu Detlafa? Geralt, pozwól, że ci wyjaśnię. To ja wyjaśnię tobie. On jest niebezpieczny. A ty miałeś go pilnować. Mój drogi, właśnie to robię.
Detlaf ufa, że uda ci się wykonać zadanie i nikogo więcej nie zabije. Przynajmniej do czasu, aż dostanie w swoje ręce ludzi, którzy porwali Renę. Podejrzewam, że nie znaleźliście się tutaj przypadkiem. To były doprawdy zbieg okoliczności. Nie, podpowiedział nam uczynny ptaszek. Ta Oriana, to naprawdę twoja przyjaciółka? Można jej ufać? Znamy się ze starych czasów, jeszcze zanim poznałem ciebie. I zanim osiadła w Beauclair. W sumie nie widziałem jej całe lata. Wiesz co, opowiem ci o niej przy innej okazji. Wydaje mi się, że trochę znamy się z Regisem, a Wiedźmin ma ze 200 lat, więc jeżeli poznał nas przed... poznał się z nią przed nami, to sami możecie sobie tutaj wywnioskować. Czyli my nie wiemy, kim jest tak naprawdę Oriana. No dobra, no to nie będę spoilerował. Na razie. Słuchaj uważnie. Dowiedziałem się, gdzie są szantażyści. Siedzą w kasztelu Duntyn. To świetna wiadomość. Jeżeli oni tam są, to pewnie jest tam też Rena. Księżna podejrzewa, że będzie tam również jej dawno zaginiona siostra. I że może mieć coś wspólnego z szantażystami. Czyli musisz teraz wyciągnąć stamtąd dwie dziewczyny. I właśnie dlatego nie możemy o tym powiedzieć Detlafowi. On pragnie zemsty. Geralt, spokojnie. Musisz mi zaufać. Nie, Regis, nie możemy ryzykować. Zatrzymaj go tu, a ja pójdę do Duntyn. Sam? Sam. Bo wtedy będę miał pewność, że ani jednej, ani drugiej dziewczynie nie stanie się krzywda. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dobrze, zajmę się Detlafem. A ty uważaj na siebie, przyjacielu. No kurde, tym dalej w las, tym każda taka rozmowa, ja coraz mniej pamiętam. Wspaniale, Detlafie. Cieszę się, że przywołałeś te wspomnienia. O, jesteście z powrotem. Chwilę wam zaszło. Wybór wina wbrew pozorom nie jest taki łatwy. Zwłaszcza jeżeli pić mają je tak piękne i znamienite damy. Regis jak zawsze szarmancki. Tym bardziej mi przykro, że nie dokończę z wami tej drugiej butelki. Obowiązki wzywają. Wasza miłość to była przyjemność. Dziękuję ci za pomoc. Jesteś nieoceniona. Geralcie, odprowadzisz mnie? Chyba nie mam wyjścia. Ale jakbym miał, to chyba bym odprowadził. Musimy się stąd ewakuować do kasztelu. Kasztelanu. Muszę przyznać, że masz naprawdę niezwykłych przyjaciół. Ten Detlaf to bardzo intrygujący człowiek. Nie znam go za dobrze. Opowiadał ci o sobie? Niewiele, ale potrafię wyczuć, jacy ludzie są naprawdę. Inaczej nie przetrwałabym na dworze tygodnia. I jaki on jest? Wrażliwy, smutny. Nosi w sobie jakąś tragedię. Ale to dobry człowiek, tylko zagubiony. Dlatego wydaje się taki oschły. No kurde, całkiem rozwinięty opis Detlafa. Nie wiem, czy to prawda w sumie. Nie czytałem książek. Się, że dzisiejszy wieczór skończy się w taki sposób. To prawda. Ale nie wyciągnęłam cię stamtąd na romantyczny spacer. Chciałam upewnić się, że wiesz, co masz robić. Wiem. Udam się do Duntyn. Zdecydowałam, że będą cię wspierać moi gwardziści. Spotkasz się z nimi w młynie hrabiego de la Croix. To nad rzeką Saint-Retour. Nieopodal karczmy Kuroliszek. Damien i jego ludzie będą tam na ciebie czekać o północy. Wspólnie przeprowadzicie atak. Kituwa, w ogóle to była mega długa kascenka na samym początku, chyba 20 minut praktycznie kascenki. Ciągle coś było gadane. A to była bardzo, bardzo interesująca kascenka, bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, którego de facto nie pamiętam, więc dla mnie to było jeszcze bardziej ciekawsze, niż jej tak naprawdę jest. Tak naprawdę pewnie było. No dobra, więc udajmy się do misji, na misję. Wykonywać zasadzkę. Desant, czy cokolwiek my tam będziemy robić. Myślę, że znacznik szybkiej podróży i generalnie...
Podróż będzie robiona szybko. Co ja gadam w ogóle? Następne punkty umiejętności 4. Możemy to na coś powydawać, ale nie wiem, czy ja mam w ogóle sloty, żeby tutaj zapakować te umiejętności. No niestety niekoniecznie. Bym musiał jeszcze 8 umiejętności jakieś odblokować i wtedy bym mógł kolejny slot tutaj odblokować, żeby coś dać. No i ewentualnie mógłbym pójść tutaj w tą, w inwestycję w te drzewko, aczkolwiek no nie wydaje mi się tutaj nic bardziej ciekawszego niż jej krwawa łaźnia, którą aktualnie mamy tutaj, powiedzmy, założoną. Zmutowaną właściwie bardziej. I mam nowy wpis o postaci Oriane. Bym sobie w sumie przeczytał o tej postaci. Powinno być po kolei, prawda? Myślę, że tak. Ale to w ogóle mega duże postaci. Patrzcie, to jest każda z tych postaci została spotkana przez nas. Kurczę, to się tak wydaje, że w sumie wszystkie te... wszystkie postacie są takie same. I że nie jest ich dużo, to jest... kurczę... każda z nich to ma jakąś swoją historię. Podczas przyjęcia organizowanego przez Mandragore, Geralt miał okazję poznać Oriane. Czekaj. Było w tej kobiecie coś, co większość ludzi wywołało na plecach dreszcz niepokoju. Wiedźmin wprawdzie dreszczu nie poczuł, ale miał przeczucie, że nie jest to po prostu kolejna bogata arystokratka. A jego przeczucia zwykle się sprawdzały. No to tyle, co jest napisane, to więcej nie będę spoilerował. Myślę, że czas ubrać jakąś zbroję. A chyba nie ma aktualnie lepszej zbroi niż tą, którą mamy. Znaczy, nie no. Myślę, że jest lepsza zbroja. W sumie. Miecz też mamy lepszy. Ten miecz jest powolony, on zadaje 100 obrażeń więcej. Może w sumie warto by było go tutaj założyć, bo wbiliśmy poziom, on był na 48. Także no niestety miecz, który się ładuje, już jest nieaktualny. Ten jest zdecydowanie lepszy, tylko go jeszcze naprawmy. Jakoś tutaj jest 40 naprawka i cacy. No i mamy naprawdę porządny miecz. Szkoda, że nie są to miecze tak zwane cechowe moje. Bo na takie się nie za bardzo opłaca pakować jakieś runy. Tak mi się wydaje, że to jest tylko marnowanie run. Generalnie, bo zaraz ten miecz sprzedamy i... no i tyle. Więc nie za bardzo mi się to opłaca. Wolałbym takie cechowe, dobre jakieś miecze. No ale takim se pośmigamy przynajmniej przez chwilę. Zaznaczę sobie jeszcze tutaj znacznik zapytania. Myślę, że o niego możemy też zahaczyć. I powoli też wbijamy poziom, w którym będę mógł robić legendarną zbroję Mandragory. Nie wiem, jak aktywować tą misję ze zbieraniem legendarnej zbroi Mandragory, bo chyba aktualnie nie mam tego schemaciku. Będzie trzeba pokombinować, ale wiem, że ona jest tam na 50 któryś poziom, a mamy 48, także jesteśmy w miarę blisko, mi się wydaje. No i to będzie chyba taki ultimate, najlepsza zbroja i będziemy mogli w nią zapakować różne fajne rzeczy. Pozaklinać te miecze. No i właśnie, jeszcze tego zaklinacza słów trzeba by było ulepszyć. On kosztuje 10 koła, ale kurczę, szczerze mówiąc, to nie wiem, czy ja chcę teraz moje 11 koła wydawać na tego ziomka. No i piękna ta ochrona przed oczywiście tymi, przed zatruciami, mega dużo daje. Co jeszcze miałem mówić? A, że chyba udamy się zaraz, jak będziemy mieli najbliższą okazję do mojego tego, do mojej tutaj winnicy. No i sobie poulepszamy tam, zrobimy tak zwany, o kurwa, remont. Dobrze, że mam tą umiejętność, co mi przywraca HP. W sumie dużo razy mi uratowała dupę. Więc co, zrobimy remont? Myślę, że 10 koła wystarczy, żeby tak już zrobić porządny remont. Chociaż kurczę, nigdy nie wiadomo w sumie. Już trochę na to wydaliśmy i za dużo tam się nie poulepszało, nie poremontowało. Coś mam wrażenie, że kurczę, ten, jak on się nazywa? Powinienem zniszczyć to miejsce, jeśli chcę pozbyć się archi. Domo. Dobre. Domo coś. No ten ziomo, co zarządza tym. O kurwa. Co zarządza moim domem, to myślałem, że tego. Że coś mam wrażenie, że on mnie kantuje na siano. Zanim będziesz kontynuował, zapisz stan gry. Niesamowite, dobra. No tak, wolne miejsce na zapisy. Kurde, tylko nie mam myszki tu. Nie można zapisać w tym momencie, no dobra. Zapiszemy zaraz w takim razie. Stan gry został zapisany, o kurde. Ty, no to nie wiem, czy... Oj, a my nie mamy jakichś zadań pobocznych? No mamy przecież, rycerz do wynajęcia i Corvo Bianco. I poszukiwania są do wykonania. No to niestety. Myślę, że nie udajemy się tam do tej
do tego młyna, tylko udajemy się z powrotem do mojego Corvo Bianco, z którego przybyłem tak de facto. I spróbujemy go ulepszyć i porobić te wszystkie misje poboczne, tak? Te zlecenia tych rycerzy, no to niby mogę pobiegać po mapie, ale szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy mi się chce, nie wiem, czy tam jest coś fabularnego, czy my dostaniemy coś, jakieś mega duże benefity. Na pewno pieniądze dostajemy z tego, że ja wypełniam te zleconka takie rycerskie. Natomiast nie wiem, czy może jakiś bufik, mieczyk, zbroja, nie wiem. Wydaje mi się, że właśnie niekoniecznie. Chodźmy do, jak on się nazywa, domo, nie, kurwa, nie pamiętam, jak on się nazywał. Jak ty się nazywałeś? Major Domus. Powiedzmy mu, że jak mamy tutaj pitos. Renowacyjne? Bardzo dobrze. Robotnicy skończyli już zlecone prace remontowe. W takim tempie Corvo Bianco już niebawem odzyska dawną świetność. Dobra, wariacie, słuchaj. Zaczynam. Tak jest. Naturalnie. Renowację domu zróbmy. Mam wrażenie, że gdyby trochę tu zainwestować. Rzeczywiście, warto pójść za ciosem. Teraz, gdy ukończyliśmy generalny remont, możemy pomyśleć choćby o nowym łóżku, czy dodatkowych stojakach na broń i zbroję. Z kolei pokój gościnny wiele by zyskał, gdyby wstawić tam nowe meble i odmalować ściany. O kurde, lepsze łóżko pokaż. Zastanawiam się nad kupieniem sobie wygodnego łóżka. Doskonała koncepcja. W pańskim zawodzie odpoczynek to kwestia niezwykle ważna. Proszę powiedzieć słowo, a zamówię łoże z pracowni, w której zaopatruje się dwór. Oj, 1000 golda. No dobra. Dobrze. Premia do żywotności. Należy mi się chyba na stare lata. W rzeczy samej. Zaraz wyślę posłańca. Jutro o tej porze łóżko będzie na miejscu. Kurde, tyle razy co Gerwar tam spał. Czy po jakichś stajniach. Sobie czegoś jeszcze? Tam po lesie to pewnie. Nie wiem, czy mu nie odpierdzieli, jak na takim łóżku wygodnym pójdzie spać. Stojak na broń? Stojak na broń, pokaż. Przydałby mi się dodatkowy stojak na broń. Mam kilka ciekawych egzemplarzy, które chciałbym wyeksponować. Znam w mieście pracownię stolarską, w której ze zwykłego drewna są w stanie wyczarować prawdziwe cuda. Wystarczy jedno pańskie słowo. O, 500 i... Dobrze, zamów ten stojak. Oczywiście natychmiast. Myślę, że sprowadzenie go tutaj zajmie najwyżej jeden dzień. Będzie trochę medytacji. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Oczywiście, wszystko. Czasem przywożę z wypraw ręcznie robione, pięknie zdobione pancerze. Część z nich ładnie by się prezentowała w tych wnętrzach. Zgadzam się. Nadałyby im nieco wiedźmińskiego charakteru. Czy mam zamówić odpowiednie stojaki? Jak najbardziej, 500 git. Tak. Tylko postaraj się, proszę, żeby starannie je wykonano. Naturalnie. Ma się rozumieć, nie ma nic gorszego niż piękna zbroja na byle jakim brzydkim stojaku. Dołożę wszelkich starań, aby jutro o tej porze były już w Corvo Bianco. Czy życzy pan sobie czegoś? Tak, tak. Pokój gościnny. Zastanawiam się nad pokojem gościnnym. Niby nie spodziewam się tu gości, ale... Och, to wszakże nie ma znaczenia. Pokój gościnny powinien być w każdym szanującym się domu. A nuż ktoś jednak zechce jaśnie pana odwiedzić? A nuż ktoś zechce, faktycznie. Tak. Im szybciej się za to weźmiemy, tym lepiej. Od razu poznać człowieka czynu. Zajmę się tym osobiście. Moim zdaniem za 2 dni pokój powinien być gotowy. Kurde, ze 100 osób czy tu będzie zaraz pracować. Czegoś jeszcze? Ale szybko się uwijałem. W 2 dni. Renowacje zaczęły mnie wciągać. Tak, tak. Ależ oczywiście. Mam. Ogród ziołami niech będzie. Wiesz, czasem zdarza się, że potrzebuję na eliksir ziół, które nie rosną nigdzie w okolicy. Och, to przecież stary ogród pani Niny, żony pana Boliusa, doskonale nadaje się, by hodować w nim zioła. Jest tam dość miejsca, nawet by zasadzić krzewy. 2000? Pozwala siać zioła. No dobra. Dobry pomysł, Barnabo Bazyli. Hodowla rzadkich ziół oszczędzi mi całych godzin żmudnych poszukiwań. To koncepcja jaśnie pana. Ja jestem tylko skromnym wykonawcą woli. Myślę, że za 2 dni powinniśmy móc posiać pierwsze zioła.
Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Oj, ja bym to chciał może wszystko, ale wydaje mi się, że już nie ma co tutaj. Coś wydaje mi się, że już tu wszystko. Wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy wykonać. Tu mi poopowiada tego, owego. Możemy zagrać w nim gwinta. No to chyba wszystko, co mogliśmy ulepszyć, ulepszyliśmy. Jeszcze mam 6600 golda w kiermanie. Czas pomedytować trochę i zobaczyć, jak nasz dom będzie wyglądać zaraz. Tak wygląda teraz, przynajmniej z zewnątrz, a tak wygląda po remoncie. Tada, nic się kurwa nie zmieniło. To szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że jeszcze jakąś renowację tutaj z zewnątrz będziemy mogli zrobić. Chociaż zobaczyłbym ten mój ziółkowy ten. Ziółkowy, gdzieś tu mam ziółkowe jakieś tego. Ziółkowy ogrodzik. To jest ten ogrodzik? O kurde, to chyba to. To wybudowaliśmy to w ogóle chyba. Tutaj czegoś takiego nie było. Niebieski kwiat lotosu. Okej, okay, jakieś faktycznie chyba. O, to są owoce, których bardzo potrzebuję. Psianki. Bo ja z nich mogę czerwone mutagensy robić. Znaczy, wcześniej potrzebowałem, to akurat nie było ich. Tak, to wydaje mi się, że to jest taki ogród. No, kurde, całkiem przyjemny chyba generalnie, tak mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda wszystko w środku. I możemy tam też na górę wejść, to będziemy mieli taki pełny wgląd na to, jak wygląda nasza posesja. Na początku zapakujmy się do środka i porozmawiajmy z majordomusem. Barnabo Bazyli, o kurwa. Ty, no nie no, solidnie wygląda chałupa teraz. No nie, nie, nie. Jest gitucha, jest łóżko, jest pokój gościnny. Wydaje mi się, że wszystkie renowacje, jakie mogliśmy tutaj zrobić, zostały zrobione. Nie ma co. Jak idą prace renowacyjne? Z radością pragnę zawiadomić, że prace zostały ukończone. Teraz jaśnie pan może w pełni cieszyć się dobrodziejstwami winnicy. Jaśnie pan wybaczy śmiałość, ale pomyślałem, że skoro zakończyliśmy wszystkie prace w Corvo Bianco, a posiadłość wygląda piękniej niż kiedykolwiek, przyjemnie byłoby to uczyć. Przynuś Barnabo Bazyli wódeczkę. Pewnie. Czemu nie? Podczas remontu natknąłem się na butelkę Sepremento. Znakomity rocznik 1250. Nie wiem, jakim cudem przetrwało, ale skoro już je mamy, dziś jest dobra okazja, żeby je otworzyć. I wtedy wbiegł z płonącym bukietem w tłum. Ludzie myśleli, że to część przedstawienia, dlatego tylko się śmiali. Nawet wtedy, gdy od ognia zajęły się dekoracje. Dopiero jak zapłonęła broda barona Marchewkina, ktoś zorientował się, że coś jest nie tak i zaczęto gasić. Widzę, że pan Bolius i pani Nina wyprawiali tu pierwszorzędne bale. Rzeczywiście tak było. Baron Rossell był w tym względzie zdecydowanie bardziej stonowany. Powiedz mi, Barnabo Bazyli, jak to jest z tutejszym winem? Możemy je produkować? W tej chwili jest to niestety niemożliwe. Zeszłej jesieni zaraza zniszczyła wszystkie krzewy, ale baron Rossell kazał zasadzić nowe. Z tym, że trzeba poczekać, aż zaczną wydawać owoce. I mieć nadzieję, że nie dopadnie ich zaraza. Szkoda by było, naprawdę szkoda, bo doskonałe to Sepremento. Prawda? Pozwolę sobie uzupełnić jaśnie panu kielich. O. Dziękuję. Całkiem spoko. Mi się wydaje. Okej, okay, misja z Corvo Bianco została ukończona. Możemy jeszcze sobie zremontować nasz dom. W sensie tam pokłaść różne... O, historia Corvo Bianco. Pokłaść różne tam miecze i tak dalej. Możemy przeczytać. Początki Corvo Bianco giną w pomroce dziejów. Do dzisiejszych czasów przetrwała legenda, że winnica została założona przez syna właściciela majątku Pomerol, który został wydziedziczony i ruszył na wygnanie z sadzonką szczepu Carvener. Współczesna historia Corvo Bianco zaczyna się jednak od pana Boliusa, który osiadł w winnicy na stare lata. W młodych latach Bolius stał na czele pułku saperów, walczył na dalekiej północy i za wielkie zasługi został uszlachcony oraz nagrodzony pieniędzmi. No, to nie ma jakiegoś tutaj mega nic ciekawego. Kurwa, zajebiście to wygląda, nie? Posto.
Jod się chwyca, dobra. Myślę, że pakujemy się do domu. Możemy tam powiesić jakieś obrazy. Zrobić mały generalny remontek. Na totalnym chillu sobie tutaj powywieszać to wszystko, co możemy powywieszać. Zabytkowa elfia tarcza? Pewnie, że tak. Niech będzie. Tutaj. Tarcza herbu Gerwarda? Może być. To jest jakiś obraz. To możemy zebrać. Możemy też powieszać zbroję. Zaraz to pewnie zrobimy. Niestety, jeżeli chodzi o miecze, to jest taki problem, że większość sprzedałem. Ponieważ potrzebowałem tak zwanego pitosu. Reprodukcja. Tutaj jest oryginalny obraz. Kładę. Niechaj będzie. A, przecież ja mam obraz Gerwarda z Rivii, prawda? Powinienem mieć taki obraz. Portret Gerwarda, jest. Pyk. No. To w ogóle, nie, to ja mam lepszy pomysł. Na bank mam lepszy pomysł, no super pomysł, czekajcie. Tu sobie postawimy to. Tutaj my walczymy z jakimś potworem. A tutaj, zamiast tej tutaj zabytkowej elfiej tarczy, nie wiem co to jest w ogóle za tarcza, postawimy sobie obraz Gerwarda. Pyk. Zobaczcie, jak idealnie pasuje. Nie wiem, czy mamy tutaj jeszcze miejsce jakieś na postawienie takiego obrazu? Mamy, o kurwa, tej dużo mamy tych miejsc. No to niech będzie może elfia tarcza zabytkowa. A tutaj w ogóle stojaki na co są? Na co to jest? Stojak na miecz. Sporo tych stojaków na miecze. Tu możemy poczytać książkę. Tu mamy obraz. Tu mamy statuetkę. Możemy postawić puchar zwycięzcy. I trofeum zwycięskie w turnieju z tego. Z pięściarstwa. Tutaj pewnie byłoby statuetka, jakbym wygrał w turnieju rycerstwa, ale niestety się nie udało. Pobierzmy w takim razie te wszystkie zbroje i te wszystkie miecze, które ja tu mam. I myślę, że możemy je sobie tutaj pozawieszać. Trochę ich jest, wydaje mi się, że brakuje kilku istotnych mieczy. Wydaje mi się, że tak, że kilka fajnych mieczy brakuje, no ale tak jak mówię, potrzebowałem pitosu, niestety. Na tamtą chwilę. Ale i tak tych stojaków jest na tyle dużo, żebym wszystkich tutaj tych mieczy oczywiście nie zmieścił. Dobra, tu jest stojak na zbroję. Możemy coś postawić tutaj, jak zbroję. Wydaje mi się, że może pik. Płonącej rudzi. Czemu by nie? A, nie mam tego? Nie mam. Portków? Sacz. No niestety. No dobra, tutaj postawimy na przykład... Powiedzmy niedźwiedzia, secik. Wiedźmińskiego cechu niedźwiedzia. Wiedźmiński cech niedźwiedzia. Tutaj, cyk. Buty buklerskie, nie. Cech niedźwiedzia, pik, coś takiego. Myślę, że będzie zajebiście, a koło tego oczywiście miecze. Wiedźmińskiego cechu niedźwiedzia, tylko ja bym chciał tak porobić i porozwieszać to wszystko, więc może widzimy się zaraz i ja wam pokażę, jak to porozwieszałem. Dobra, robimy room toura, ostateczne pokazanie, jak wygląda nasz tutaj dom, bo coś czuję, że jeszcze tutaj odwiedzimy ten dom na samym końcu, że gra nam da taką możliwość, ale tak to wygląda. Tutaj oczywiście Cirilla, statuetki nasze, tak jak mówiliśmy, puchar zwycięzcy i tak dalej. W ogóle to może koto użyję, to będzie lepiej widać to w teorii. Czy gorzej trochę, bo tak szaro, ale wszystko będzie jaśniejsze. Tutaj możemy poczytać książki, tutaj mam ta zbroja, nie wiem co za zbroja. Tej róży jakieś płonącej, tutaj niedźwiedzia, tutaj mamy gryfa, tutaj kota, a tutaj wydaje mi się, że wilka. No i generalnie mamy porozwieszane tutaj jakieś mieczyki, tutaj jest chyba Iris, którą dostaliśmy, tutaj jest Tiger, którego zabraliśmy temu ziomkowi, który był z cechu kota i którego zabiliśmy. No i stojak, na górze jest jakiś stojak? Nie ma, jest tylko ten nasz obraz, w którym walczymy z potworem, no i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wystrój naszego domu. Czy jak wyjdziemy, to się coś wydarzy ciekawego? Niekoniecznie chyba. No to myślę, że czas udać się zrobić ostatnie poszukiwania i wypełnić zadanie poboczne rycerz do wynajęcia. Trochę mi to zajmie, także widzimy się pewnie za u mnie jakieś 3 godziny, ale u was to tylko mrugnięcie. Chociaż to wydało mi się całkiem ciekawe, o ile te zwykłe poszukiwania są takie... Znajdź skrytkę w kupie gnojówki, to jest właśnie moje poszukiwanie. To tajemnica zaginionej łyżki brzmi całkiem ciekawie. Mieszkając po przeklętej posiadłości, Geralt znalazł dziwną łyżkę klucz z przyczepioną do niej karteczką. Z opisu wynika, że dziwna łyżka była własnością barżanciarni. Najlepszej gospody w całym księstwie tu są. Zapytaj właścicielkę
ciarni o tajemniczą łyżkę. Także myślę, że odbędzie się tutaj jakaś fabularna rozmowa. Myślę, że może być ciekawe, dlatego tutaj jednak jeszcze pójdziemy i potem ja te wszystkie zadania poboczne, te zlecenia i tak dalej, to ja sobie porobię. Tam zadanie poboczne odnośnie tych rycerzy i tak dalej, no to jest generalnie bardzo proste, bo jeżeli chodzi o to, nie wiem jak to się nazywa, zaraz to przeczytam, rycerz do wynajęcia, to tutaj generalnie jedyne co robimy, to ratujemy po prostu tego. Rycerzy, zabijamy bandziorów, wykonujemy zlecenie i potem na końcu jak wypełnimy je wszystkie, to udamy się do tego tam ziomka, który nam wypłaci odpowiednią sumkę za to, że pomogliśmy, porozmawiamy z nim i to będzie na tyle. W następnym odcinku już będziemy stricte tylko i wyłącznie zajmować się fabułą, no bo nic innego nam tutaj nie zostanie. Wydaje mi się, że wykrzykniki warto by było jeszcze też porobić, pochodzić po tu sam i pozwiedzać, może są tu jeszcze jakieś ciekawe ukryte misje, a nie miałem okazji się z nim zapoznać. Jędzie, witaj w barzanciarni. Do jakiej potrawy używa się sztućców takiego rodzaju? Kolipcia, to wygląda na fikuśną łyżeczkę do bulionu albo jakiś klucz. Tu coś jest napisane? Tak. Ta karteczka skierowała mnie do was. Wiesz, co może otwierać? Nigdy jej wcześniej nie widziałam. Ale poszperaj w piwnicy. Tam zostało jeszcze mnóstwo szpargałów po poprzednim właścicielu. O, taką możemy sobie wejść. Zero, nic. Do więcej zobaczymy. Rozmowy. Dzień dobry, do widzenia. Zapłać mi. Nie będziesz mi chodził po piwnicy? Tu są to chyba inna mentalność tutaj mają. No tak, już mnie kurwa wpuścili. No to co? Kradniemy co idzie, wiadomo jest. Stary pamflet. Nie, co to znaczy? Ludobuk Lore, obudźcie się, jesteście robieni w bambuku przez elity rządzące. Protestuj, nie czekaj, nie stój. Stroskany obywatel. Tutaj możemy wejść, nie możemy, zamknięte, ale tutaj możemy. Książka kucharska. I co, to jest mój cały ten? Książka zawiera setki przepisów, jednak na ostatniej stronie zamiast receptury na przygotowanie królika po buklersku jest kilka chaotycznie zapisanych nijek. Na rany lebiody przekopałem się przez dziesiątki elfickich manuskryptów i odkryłem to. Już wiem, do czego służy ten łyżko klucz zakupiony przeze mnie na aukcji. Ten klucz otwiera pracownię legendarnego elfickiego kapłana bogini, którego kulinarne arcymistrzostwo jest do dziś nieosiągalne dla żadnego kucharza. Jeśli uda mi się znaleźć ruiny tej świątyni, gdzieś w puszczy znajdę wszelkie jego legendarne przepisy. Szukaj pracownię, o kurde. Ty, może będziemy z tego mieli dodatkowe jedzenie, które daje mi troszeczkę więcej niż 80 jakby regenu, tylko będzie dawać, nie wiem, 90 regenu. Czy 100 i w końcu znajdziemy, albo sami będziemy mogli sobie takie jedzonko ugotować. Generalnie. No trochę daleka nas podróż niestety czeka, jest tam jakiś znaczek szybkiej podróży. No właśnie, kurwa, niekoniecznie. Dobra, udajmy się tutaj do ambasady Nilfgaardu. Mam nadzieję, że tutaj gierka mnie w miarę dobrze poprowadzi i że jestem w stanie jakoś tędy pójść. O, weźmiemy konia. Udamy się tam. Zobaczymy, może coś będzie ciekawego. Coś mi tak na nos podpowiada, że będzie to całkiem udana i ciekawa misja, także myślę, że możemy się tam udać. No i potem już tak jak mówię, porobię to wszystko solo, te wyzwania związane z tymi rycerzami, no i myślę, że zakończymy, nie? Jeszcze gdzieś tam może zobaczę na mapkę, na interaktywną mapkę i tam może będą jakieś wykrzykniki, które pominąłem, albo jakieś ciekawe miejsce i ciekawe misje. I może je wykonam, aczkolwiek też nie chcę spędzać jakiejś dużej ilości czasu na bieganiu po mapie i szukaniu, co ja tam jeszcze wykonałem, a co mi się nie udało wykonać, tak? Udało się spotkać ludzi, których udało się spotkać i nie udało się spotkać ludzi, których się nie udało spotkać. Tak mi się wydaje. Szkoda, że płotkę nie umie tutaj pływać. W sumie konie potrafią pływać, więc płotka po prostu jest jakaś dziwna. Ona potrafi biegać po budynkach, ale pływać już niekoniecznie. Kurwa, którędy idę, ty? To trzeba na lewo iść, ale tutaj widzę przejście. Ja to tak beznadziejnie niestety tego. Mapka prowadzi, puszcza. Manowce.
Elfie ruiny? Na to wygląda. Kurde, ładnie tu. Ja tu byłem kiedykolwiek? Gdzieś w tej okolicy? Wydaje mi się, że tutaj było to jezioro, w którym tam jakieś coś zbieraliśmy, ale konkretnie tutaj, no to chyba niekoniecznie nie byliśmy. A co w ogóle tutaj jest? To jest też ciekawe. Tutaj chyba możemy wjechać. Może być coś ciekawego. Tu zero wykrzykników, znaków zapytania, nic się tu nie dzieje. Może właśnie na tej interaktywnej mapie tam było zaznaczone, że tam są jakieś wykrzykniki, bo jakieś ludzie się zgubili albo coś takiego i bym mógł im pomóc. I jakąś ciekawą interakcję byśmy odbyli. No biegnij, Gerwart. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie wiem, czy my musimy wejść do tej jaskini, bo tutaj nam się odblokowało to wejście. Wydaje mi się, że chyba tak, te skoki, co ja tu chciałem robić Adama Małyszowy, to chyba niekoniecznie jest dobry sposób. Wydaje mi się, że wejście do jaskini to jest to, co chcemy zrobić. Szukaj pracowni, tam znajdziemy właśnie tą pracownię. Chociaż to niekoniecznie jaskinia chyba. Krypta właściwie. O, otwarte klucza. Ciekawe, też nigdy jakby nie miałem styczności z tą misją. Wino jakieś. Jakieś tutaj składniki alchemiczne. O, sporo tych składników alchemicznych właściwie. Nie, może dostaniemy jakiś legendarny przepis na jakieś zajebiste żarcie. Uuu, ty, dostaniemy faktycznie. Przepis na pastę, raki. Przeczytaj. Pierś z indyka na trzy solą. Dobra, dobra. I co, to wszystko? Zaczekaj, wezmę teraz na alchemię. Barwniki. Eliksiry. Substancje alchemiczne. Ty, no nie ma. Zadania. Tak, ja mogę wykonać te przepisy. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie w alchemii. Ekwipunek. No nie za bardzo rozumiem, co dostaliśmy. Czy dostaliśmy jakieś boosty? Nie wiem. Dobra, idę wykonać te solo misje, te rycerskie i widzimy się, jak je wykonam. Dobra, wszystkie misje zostały wypełnione. Zajęło mi to troszeczkę, bo z godzinę. No i zostało nam jedynie co, to udać się do książęcego Camerariusa po nagrodę pieniężną. Jeżeli chodzi o siano, to też mam 25 koła, więc raczej nie narzekam. No i co, pogadamy sobie z nim, obierzemy siano i pójdziemy jeszcze pogadać z tym ziomem, co tam generalnie zaklina słowa, i damy mu 10 koła i zobaczymy, czy będzie coś w stanie fajnego nam zrobić, i tyle właściwie. Zobaczmy, czy tu nie będzie czasem jakiejś ciekawej interakcji. Witajcie, rycerzu. Przyjmijcie moje najszczersze podziękowania, sir. Oto wynagrodzenie za wasze poświęcenie. Co? Tylko tyle? No to do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. A, i otrzymałem przedmiot, jakąś tarczę. Rycerz do wynajęcia. Czemu nie mogę wyjść? Pokaż tą tarczę, którą dostaliśmy. No to ja myślę, że z 15 koła, szczerze mówiąc, dostajemy trofeum. Dodatkowe doświadczenie, dodatkowe złoto. No, interesujące, pierwszy raz takie widzę. No i to by było w takim razie tyle. Idziemy jeszcze zaklnąć słowa i zobaczyć, co tam będzie ciekawego. No i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek, a następne odcinki tylko i wyłącznie trzaskana będzie fabuła. Kurde, ale dziwnie wygląda to Velen, z powrotem taki zwykły wiedźmin. Dziwnie. Wszystko takie szare. Takie dziwne. No, dziwne. Po prostu dziwne. Chodźmy do tego ziomka. Alby wciąż trwające dzieło. Tak. Zapłaćmy mu 10 koła, 15. Przyniosłem jeszcze więcej pieniędzy. I to musi już wystarczyć. Na narzędzia wystarczy. Ale są jeszcze rzadkie składniki. Nie wkurzaj mnie, wariacie. Nie ma mowy. A teraz daj mi spojrzeć, na co poszło moje złoto. Typowy handlarz. Mam już wszystko, czego potrzebowałem. Na pewno? Wszystkie doraźne potrzeby pokryją już niewielkie sumy pieniędzy. Nie potrzebuję też żadnych rzadkich kamieni. Nie chcę mi się w to wierzyć.
Mam też butle wina z rodzinnych okolic. Powinniśmy uczcić sukces Toastem. Twoje zdrowie! Dziękuję za pomoc. Jeśli chcesz obejrzeć moje najnowsze dzieła, to zapraszam. Troszkę pytaliśmy chyba. Podoba ci się w Królestwach Północy? O tak! Tak! Ludzie! Tak, tak, zgadaliśmy z nim na ten temat. Pokaż mi swoje towary. Możesz pokazać mi swoje towary w sumie. On ma jakieś nowe runki teraz powinien być mieć. Schemat pomniejszy glif. Znak Quen. No i są jakieś te nowe runki. 100% zmniejszone uszkodzenia. 3% regeneracja żywotności. Znaczy nie jest 3%, to jest 3% regeneracja żywotności. To w sumie beznadziejne. 5% odporność na krawienie, też takie średnie, no i to przede wszystkim mocy znaku Igni i tak dalej, to są fajne rzeczy akurat. Szanse na krwawienie, bardzo fajne, a to odporność na obrażenia od żywiołów, ciekawe bardzo. No i powiedz mi, co ty potrafisz wariacie mi tutaj zaklęć, na przykład w tym mieczu? Są jakieś super rzeczy? Chcemy zaklinanie, poziom 3. Napełnienie. Rzucenie znaku używa punktu adrenaliny i napełnia miecz mocą, który uwalnia... jest podczas następnego ataku? Nie wiem. Każdy przyrost żywotności powyżej maksymalnego poziomu podczas następnego ataku zostanie zamieniony na dodatkowe obrażenia. Średnie. Każdy zablokowany cios wydłuża działanie eliksirów. Beznadziejne. No i co? Ja naprawdę zapłaciłem za takie gówno? Zapewnia 30% szans na odbicie części otrzymanych obrażeń atakujących. Beznadziejne. Wszystkie elementy pancerza traktowane są jak pancerz rzeki. Beznadziejne. Gdy przeciwnik pod wpływem akcji zginie, efekt przenosi się na beznadziejne. Umierając, przeciwnicy podpaleni znakiem ignie eksplodują i to nawet ciekawe. Ty, ale ogólnie straszny syf, tak swoją drogą. Serio. No, fest się nie opłacało w tego zioma inwestować, nie? No i co? I to by było na tyle. Ja może sobie tutaj jakąś rzecz... na ten jeden miecz mogę chyba zaklnąć, bo to... chociaż każdy przyrost żywotności powyżej... nie, to co tu nawet? Chyba, że to napełnienie bym na ten miecz. Na przykład srebrne albo coś takiego. Rzucenie znaku zużywa punkt adrenaliny i napełnia miecz mocą. No to ewentualnie to jeszcze moglibyśmy zrobić. No to zróbmy to napełnienie. Aki, może się okaże zajebiste w sumie. Zróbmy na Z2. Czy jesteś pewien? Wszystkie umieszczone na przedmioty runy zostaną... a nie, nie. Tu nie na ten miecz miałem to rzucić. Rycerski miecz stalowy, mogę? A nie mogę, dlaczego? Nie ma miejsca, to dodaj gniazda mi w tym mieczu. Za 1000? A dobra, przecież jestem bogaty i tak nie wiem, na co tego się ona wydawać. Weź to napełnienie. Zobaczymy, jak to śmiga potem. Przetestujemy to oczywiście w następnym odcinku, 14-16 odcinki 2 razy dziennie. Wpadajcie na Twitcha, tam też streamy. Mój drugi kanał, tam zajebiste filmy. Discord, community. Instagram zdjęcia i tyle, do jutra.